we francuski, że jeżeli... Tell that... The quarterfinals... Okay, so... na faworytki właściwie jest tutaj naprawdę... Na pewno kilka dobrych meczów. Już oddaję głos naszym komentatorom. Zadowolona, przed nami jeszcze dwa mecze i czekamy na to ze Stonią 16. Presję już nie, trzeba to chyba tak powiedzieć, zagrają Serbowie z Niemcami, którzy wygląda tak, że niczego się nie boją. Totalnie niczego, chłopaki z podniesionymi głowami, nie mówię, lekceważą przeciwników, ale jest mega pozytywny vibe w drużynie, żartują sobie, śmieszkują, na pewno podbudowali swoją samoocenę po zwycięstwie z Polakami, gdzie na pewno nikt na nich nie stawiał i uważam, że mogą być taką drużyną turniejową, która będzie w stanie pokonać tutaj każdego. Serbowie troszeczkę nóż na gardle, wydaje mi się, że oni są w dużo bardziej niekomfortowej sytuacji, bo oni muszą, a Niemcy wcale nie muszą i nie musieli, nawet przyjeżdżając tutaj nie mieli wobec siebie pewnie zbyt dużych oczekiwań. Chciałbym, żeby wygrali Niemcy. To wtedy postawi z kolei nas w trudnej sytuacji pod tym kątem, że wtedy będziemy musieli wygrać ze Estonią, bo jak nie, to trzeci mecz będzie o nic wtedy. A nawet jeżeli wygramy z Serbią, to i tak musimy wygrać ze Estonią. To prawda, to prawda. Patrzymy na skład Niemców. Dla przypomnienia, Agieman, Geske, Hecker i Bejkamy, dwóch 18-latków, jeden 21-latek i 29-letni Geske. Serbowie to Borowiczanin, Kowaczewicz, Milakowicz i Dżuro. Dałtowicz w tym pierwszym meczu przeciwko Estonii problemem Serbów było trochę to, podkreślam trochę, to co było problemem Polaków, czyli właśnie duża liczba przewinień. Tak, za ostro zaczęli, za ostro weszli w mecz i też po 4 minutach byli już na limicie. Także miejmy nadzieję, że oni również wyciągną wnioski i niech wygra lepszy. Nie mieliśmy jeszcze dogrywki żadnej w 14 do tej pory rozegranych spotkaniach. Zobaczymy, czy to jest ta kolejna rzecz, którą... Będzie. No, sprawdzam, czy to, co mówimy, sprawdzi się tym razem. Czy to wciąż działa. Jeszcze oczywiście podrzut monetą, wybór tego, kto zacznie spotkanie, a zaczną Serbowie, więc jeśli będziemy mieli dogrywkę, pierwszą piłkę w dogrywce będą mieli Niemcy. Sędziowie z Czarnogóry i Litwy. Myślę, że kluczem do zwycięstwa Niemców może być gra jeden na jeden z Kowaczewiczem, który jest wielkim. W stanie ustać zbyt wielu akcji jeden na jeden. Zaczynamy też od faulu w ataku jednego z Niemców. Przypomnijmy, że spaść za faulę tutaj nie można, nie liczy się przewinień indywidualnych, tylko zespołowych. Natomiast bardzo, bardzo dobrze sędziowie gwiżdżą wszystkie spotkania właśnie pod kątem przewinień w ataku, bo uważam, że to jest bardzo istotna opcja, kiedy po prostu obrońca robi co może, a ta szansa legalnej obrony jest mu odbierana poprzez jakieś tam przytrzymanie, także bardzo fajnie są, bardzo fajnie te faule w ataku są gwizdane. Serbowie z pierwszym punktem w tym meczu, dogranie do Kowaczewicza pod kosz. W zasadzie mógł rzucać w pierwsze tempo. Wprawdzie jest zablokowane, ale z faulem przez Linusa Bejka. Ale jeszcze raz ten pierwszy punkt Milakowicza w tym spotkaniu. Milakowicz dobrze rozpoczął ten pierwszy mecz, ale pod koniec seryjnie pudłował za dwa. Tymczasem Kowaczewicz ma jeden rzut wolny i go nie wykorzystuje. Hecker wbija się pod kosz. Odegranie na obwód i są dwa punkty Niklasa Geske. Dałtowicz. Do Kowaczewicza za dwa punkty nieskutecznie. Ale powiózł niesamowicie Geske Kowaczewicza. Zabrakło tylko wykończenia ze strony Bejkamy. I on teraz w obronie, Borowiczanin. Chce z nim grać jeden na jednego i zdobywa jeden punkt. Geske trzeba będzie zaraz rzucać. Ładnie znalazł zupełnie niekrytego w tej sytuacji Bejkamy. Ten się jednak myli.
Kovačević oddał piłkę Dautowiczowi, ten sobie szuka miejsca. Trzeba już rzucać w ostatnim momencie i piłka nie dotyka obręczy, to jest błąd 12 sekund. Trochę mnie zdziwiło to, że Kovačević, mając przewagę fizyczną, w ogóle nawet nie spróbował żadnego manewru w stronę kosza. Ale może tak ta akcja była ustawiona. Możliwe, że też nie miał kontroli nad czasem, nie widział, ile tego czasu jest i wolał po prostu pozbyć się piłki, zamiast popełnić błąd. Aczkolwiek też jako zespół serbowy ten błąd popełnili. Za dwa punkty trafia tymczasem Agiemar. Przewinienie w obronie, faulowany Milakowicz przez Hekera. A tu jeszcze raz ten celny rzut Agiemar. Borowiczani. Wcześniej zdobył punkty 1 na 1 właśnie przeciwko Bejkame. Tym razem nie trafia. 4 do 2 dla Niemców po 2 minutach 15 sekundach tego spotkania. Bejkame dał się wypchnąć, nie miał jak wejść pod kosz. Agiemar za to trafia po raz kolejny. Reakcja Borowiczanina mówi wiele. Takie rozłożone ręce, jakby chciał powiedzieć, co miałem więcej zrobić. Dautowicz. No był tak blisko niego Heker, jak tylko się dało, żeby nie popełnić przewinienia. Ale teraz przechwyt Milakowicza i od razu do Borowiczanina jest jeden punkt. Trener Serbów patrzy z niepokojem na to, co się dzieje po tym pierwszym przegranym spotkaniu. Kęskę odcinany od piłki, nie miał jak jej przejąć. Agiemar trafił dwa razy za dwa i trafia po raz trzeci. Hitczek. To, o czym mówiliśmy. Gorący jest Denzel Agiemar, jak to się zwykło określać. Czy ten punkt jest zaliczony? Tak jest, jest zaliczony. I będzie jeszcze rzut wolny dla Kovačevića. W tej sytuacji ewidentnie faulował go Heker i chciał faulować, tylko że chciał to zrobić przed rzutem i się zdziwił, że ten punkt został zaliczony przy przerwie telewizyjnej. Mamy 4 punkty różnicy. 8 do 4 dla reprezentacji Niemiec. To co jest najważniejsze dla Polaków w tej półtora godzinnej przerwie po meczu przegranym w taki sposób? Oczyszczenie atmosfery, wyjaśnienie sobie wszystkich sytuacji, które nie zagrały na boisku i o które chłopaki mogli mieć do siebie pretensje, bo zawsze są takie sytuacje i uważam, że warto je wyjaśnić i oczyścić, wyzerować złą energię i oczyścić atmosferę w środku w drużynie. Na pewno krótki scouting, na pewno obejrzeli i przeanalizowali pierwszy mecz Estonii z Serbami. Założenie sobie zagrywek, które będą grać i założenie systemu gry w obronie z danymi zawodnikami. Bo tu jest troszkę jak w koszykówce 5 na 5. Od tego możemy dać pomoc, bo nie rzuca, do tego trzeba podejść bliżej. Tego musimy switchować agresywnie, czyli zamieniać na nim krycie agresywnie. Z tym musimy chodzić górą na zasłonie i tak dalej, więc myślę, że gdzieś tam parę gorzkich słów na pewno padło między chłopakami, ale nie na zasadzie ty jesteś taki, straki, owaki, tylko po prostu zagraliśmy źle, zróbmy coś z tym. Obejrzeli sobie scouting z trenerem Renkielem. Myślę, że założenia mieli już wcześniej przygotowane, natomiast pewnie te założenia też dosyć mocno zweryfikował ten mecz, bo założenia założeniami, natomiast zarówno Serbowie, jak i Estończycy mogli dzisiaj przyjechać tutaj i zagrać coś zupełnie innego, prawda? Więc na 100% obejrzeli sobie to spotkanie i myślę, że się pozytywnie gdzieś tam nakręcają. Jeszcze raz Agiemar, tym razem pudłuje. Wcześniej za dwa o tablicę trafił Milakowicz. Mamy 2 punkty różnicy. Jest 9 do 7. Milakowicz ewidentnie szuka tego rzutu z załuku, z odskoku po raz kolejny i tym razem nie. Ale jest jeszcze zbiórka w ataku i pudłuje Borowiczak. Wybita piłka Biali. I mamy też przewinienie. Okej. Okay. Myślałem, że bez gwizdka wtedy powinni grać Biali. Piłka odbiła się od kolana. Tu jeszcze raz to trafienie o tablicę. Nie pierwsze dzisiaj za 2 punkty. O tablicę trafienie
tym przypadku Milakowicza. Jest więc jeden rzut wolny dla Linusa Bejka. Próbuje grać Dautowicz jeden na jednego. Sprytnie się od niego odsunął teraz Hecker. Geske. Dobre do grania, ale nie łapie piłki. Bejka. Już był w ogrodku. Czasami tak jest, że już myśli się o oddaniu rzutu, zanim jeszcze tak naprawdę tę piłkę się dobrze złapie. Trzy punkty przewagi Niemców. Borowiczanin na siłę. Nie, ale ma przewagę wzrostu. I co z tego? Mimo tego, że nie gra, to wydaje mi się, że widzę tam w rogu boiska naszą reprezentantkę Klaudię Sosnowską. Także też miło, że przyjechała, że chce wspierać dziewczynę i tutaj budować atmosferę w drużynie. Na aucie był w tej sytuacji Borowiczanin. Zdenerwowany trener Serbów krzyczy coś na nich z trybun. Coś też gada pod nosem, także na pewno coś średnio cenzuralnego. Hecker nad kosz, to miało być zagranie na alejup, ale dobrze w obronie się przesunął Kowaczewicz, tylko że teraz przesunął się za bardzo w stronę rywala i to on faulował. Tak, natomiast chyba piłka nie dotknęła obręczy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że został zmieniony zegar 12 sekund, tak jakby piłka jej dotknęła i bardzo możliwe, że sędziowie będą do tego wracać i to oglądać, aczkolwiek nie. W sytuacji challenge'u, kiedy drużyna miałaby challenge, mogłaby to sprawdzać, czyli mogłaby sprawdzić, czy faktycznie nie został popełniony błąd na stoliku poprzez ustawienie czasu od nowa na 12 sekund akcji. W przeciwieństwie do swojego pierwszego meczu Serbowie teraz uważają, jeśli chodzi o faule. Na razie mają ich tylko 3 w 5 minut. Bejkamer ratował jeszcze i cudem uratował tę piłkę, ale Geske już po prostu musi rzucać i trafia o tablicę. Co z tą tablicą dzisiaj jest? Sprzyja, zdecydowanie sprzyja zawodnikom dzisiaj tablicę. Pierwszy raz z prawego skrzydła. Było wyjście za linię rzutów za 2, pokazuje pani sędzia, ale nie było trafienia. Za to jest zbiórka w ataku. Trzeba rzucać, musi rzucać. Bejkamy kompletnie nie kontrolował zegara. Troszeczkę słabszy fragment Niemców, nie mogą zdobyć łatwych punktów. To pierwszy celny rzut z tego skrzydła za 2 punkty o tablicę, bo wcześniej trafialiśmy z lewego przede wszystkim. Albo na wprost. No i mamy 5 punktów różnicy. Nie jest wcale taka łatwa sytuacja dla Serbów. Przestrzelili parę rzutów spod kosza. Milakowicz nie może się uwolnić od Agiemana. Rzuca z pół dystansu i trafia teraz. Agieman. Czwarty raz? Nie. Ale trochę ryzykuje Milakowicz, zostawiając mu ten metr wolnego. Mi się wydaje, że to nawet nie kwestia ryzykowania, tylko kwestia świadomości tego, że nie będzie w stanie zrobić nic więcej, bo zostanie po prostu minięty. Kolejne przewinienie. Faulował Kowaczewicz. A tu jeszcze raz. Na lewo, na prawo, na lewo, za plecami. Trafia Milakowicz. 4 punkty różnicy, 4 minuty do końca. Przy najbliższej przerwie w grze będziemy mieli przerwę telewizyjną. Będzie okazja złapać oddech. Agieman, zmiana kierunku na prawą rękę. Co za akcja. Już wydawało się, że traci równowagę, że nawet może stracić piłkę. Nic z tego. Milakowicz faulowany przy rzucie za 2. Najpierw będziemy mieli jednak wspomnianą przerwę telewizyjną. No nie ma o czym mówić. Wpadł w niego Geske. A tu jeszcze raz Agieman. Kapitalna zmiana kierunku. Tak, rzut słabszą ręką. Fenomenalna zmiana za plecami. Warta powtórki akcja jak najbardziej. I Niemcy też zbierają doświadczenie. Nie da się ukryć. Jestem bardzo ciekawy, jeśli ci młodzi zawodnicy będą grali regularnie 3-3 w ciągu najbliższych 3-4 lat. Co może być z tej niemieckiej kadry?
Dobrym przykładem była reprezentacja Rosji, która tak naprawdę tym młodzieżowym składem, którym zdobywała Mistrzostwo Świata U23, zdobyła srebrny medal olimpijski. Tak naprawdę grałem z zawodnikami bardzo młodymi, tymi, którzy jeszcze rok wcześniej byli pierwszym składem drużyny do lat 23. I tego życzymy też naszym mistrzom świata do lat 23, też żeby mieli medal olimpijski. Mateusz Szlachetka i Adrian Bogucki po tym meczu pojawią się na boisku z Przemysławem Zamoyskim i Szymonem Rduchem na meczu z Estonią. Ale mamy kolejnych następców. Ostatnio zostały rozegrane trzy turnieje kadry U21, gdzie trenerem jest Michał Chlebowicki. I dwa z tych trzech turniejów udało się wygrać. Także rosną nam następcy. Mamy dosyć duży potencjał, jeżeli chodzi o drużynę młodzieżową w tym roku U23, bo jest parę fajnych nazwisk. Między innymi Alek Lewandowski, Michał Siednik, Michał Kroczak, Cezary Karpik, Max Motel z Dzików Warszawa. Także tych nazwisk troszeczkę jest i wydaje mi się, że ci nasi mistrzowie świata z zeszłego roku mają może nie tak dobrych następców, natomiast na pewno mocno walecznych, mocno przygotowanych do tej koszykówki 3x3 i chciałbym, żeby osiągnęli w tym roku jak najlepsze wyniki. Ładne ścięcie pod kosz i dobre podanie dostaje Linus Bejkame. Znowu mamy w tym momencie już 6 punktów różnicy. Kowaczewicz pod samym koszem za 1. Niecałe 3 minuty do końca, to jest oczywiście dużo czasu. Ale znowu zmiana kierunku i Agieman będzie miał jeden rzut wolny. Bardzo szybko zmienia kierunek, jest niesamowicie eksplozywny na tym takim hesitation, czyli na tym przytrzymaniu piłki w momencie w powietrzu i potem bardzo, bardzo eksplozywnie zmienia kierunek poruszania się, nie do obrony akcji. Rzut wolny celny. Oj, ciężko będzie Serbom wrócić przy takiej grze kosz za kosz. Agieman. Znowu zaczyna na lewo, na lewo i jeszcze z obrotu. Bardzo szybko wykonane te 2-3 zwody. Naprawdę w tempie ekspresowym, że obrońca się przy tym utrzymał. Przynajmniej o tyle, o ile. Dałtowicz niecelnie. Mówię trochę nerwowo już, mam wrażenie. Tak, a Niemcy cierpliwie. Hecker. Za 2! Jest 18-11. Jak idzie, to idzie. Niemcy mogą skończyć ten mecz przed czasem. Co więcej, mogą skończyć przygodę Serbów z Igrzyskami Europejskimi w Krakowie. Nie wpadają rzuty za 2 Serbom, bo Rowiczanin też podłuje, a Serbowie dłuższy fragment gry bez Milakowicza, który akurat za 2 rzuca z nich najlepiej. Faul w ataku w tej sytuacji. Bardzo dobra decyzja. Aczkolwiek bardzo często niestety te faule w ataku na zasłonach nie wynikają ze złej woli zawodnika stawiającego zasłonę, tylko bardzo często zawodnik, który jest na piłce, na koźle, nie daje szansy ustawienia się zasłonie i za szybko podejmuje akcję. W momencie, w którym on ruszy, zanim zasłona zostanie postawiona, wrzuca na takiego brzydkiego konia po prostu swojego kolegę z drużyny, który jest w ruchu i nie ma szansy zrobić z tym nic. Paulowany Kowaczewicz. Przejścięciu pod kosz i tak. To już są 2 rzuty wolne dla Serbów. W ten sposób jeszcze mogą wrócić do gry dzisiaj, chociaż czasu już niewiele. Nie myli się Kowaczewicz, pewne 2 punkty, 5 przewagi Niemców. Geske nad kosz. Trochę nie w tempo było to podanie. Jest Milakowicz. Będzie pewnie szukał rzutu za 2. Na razie rzuca za 1. Był wypoczęty. Spokojnie przymierzył. 4 punkty różnicy. Geske stara się uwolnić. Ma problemy z kozłowaniem. Nie ma przewinienia. Wybita piłka. I czyje będzie posiadanie? Sędzia, który był za linią końcową, patrzy na panie sędzią. Pani sędzia też nie wie, więc mamy sytuację piłki przetrzymanej, tudzież rzutu sędziowskiego i posiadanie będzie dla obrony. Sędzia posiada piłki.
Żaden z arbitrów nie jest pewien. On w takiej sytuacji, powiedzmy, salomonowe rozwiązanie. Milakowicz biega pod kosz. Znowu wychodzi po piłkę. Chciał wziąć to na siebie i wziął, ale efekt mizerny. Jak to się mówi, zamknijcie tu okno. Tutaj na okien nie mamy czego zamykać. Owszem, może delikatnie powiecz, ale chcielibyśmy, żeby wiało. O tak byśmy Państwu powiedzieli, biorąc pod uwagę dzisiejszą aurę w Krakowie. Agieman. Zbyt ryzykowne było to podanie, ale jeszcze przeszło przez Kowaczewicza, więc Niemcy będą mieli niecałe dwie sekundy. Nie, no zdecydowanie piłka powinna być dla Niemców, bo nie ma o czym mówić. Pani sędzia tego nie zauważyła, ale drugi arbiter zwrócił na to uwagę i będziemy mieli timeout na minutę i 3 sekundy. Do zakończenia tego spotkania obok naszego stanowiska czekają już Estończycy na rozpoczęcie meczu z Polską. Polaków jeszcze nie ma. Jeszcze raz oglądamy powtórki celnych rzutów Agiemana. 3 razy za 2 z rzędu trafił Agieman. Potem już przestał punktować spod kosza, ale tymi swoimi dynamicznymi wyjściami naprawdę robił sporo krzywdy Serbom. A zatem niecałe 2 sekundy mają Niemcy na rzut. Agieman. W zasadzie nie można było już zrobić nic innego. Co jeszcze mogą pokazać Serbowie? Niemcy muszą uważać z faulami, bo będą 2 rzuty wolne. Ale fauluje w obronie Geske, przytrzymując Milakowicza. To raczej nie była dobra decyzja. Ja bym powiedział, że to było bardzo trwane zagranie Milakowicza. Geske tak naprawdę przez większość akcji trzymał obie ręce w górze, żeby nie dać sędziemu opcji, żeby zagwizdał to przewinienie. Natomiast bardzo trwany sposób Milakowicz przytrzymał go i w taki sposób pokazał sędziemu, że jednak jest faul i należą mu się 2 rzuty wolne. No i jeśli trafi drugi rzut wolny Milakowicz, zrobi się naprawdę ciekawie, bo będą 2 punkty różnicy. I są 2 punkty różnicy i teraz już Niemcy w ogóle nie mogą faulować, bo przewinienia to będą 2 rzuty wolne i posiadanie piłki dla Serbów. Geske do Agiemana. Ten nie trafia i Serbowie mogą nawet doprowadzić do remisu. Tak, Niemcy mają jeszcze jeden faul, na który sobie mogą pozwolić bez kary. Milakowicz. Nie trafia, walka o piłkę wygrana przez Hekera. Mogą bronić Serbowie, jeszcze jedną akcję powinni mieć. Nie mogą teraz za to stracić punktów, a tracą 1 punkt przy wejściu pod kosz Hekera, trafiony w twarz Milakowicz. Będziemy to pewnie widzieli na powtórce. Pokazuje Serb, że ten ruch z piłką Hekera i łokciem trafiony w twarz, faktycznie tak było. Ale nie było to umyślne, zrobił to centralnie przed sobą. Uważam, że w granicach swojego cylindra, także bardzo dobrze, że tutaj nie było żadnego gwizdka pod tytułem faul w ataku. Nie było też tutaj żadnej złej intencji, po prostu był na tyle blisko, że do tego kontaktu doszło. Milakowicz nie trafia za 2, za lekko. 10, niecałe 10 sekund do zakończenia tego spotkania. Żeby Serbowie mogli jeszcze coś tutaj ugrać, muszą albo piłkę szybko przechwycić, albo popełnić 2 przewinienia dość szybko, żeby były rzuty wolne. Tylko wtedy to Niemcom pozwoli wygrać mecz na linii. Więc w takiej sytuacji Serbowie już w zasadzie na straconej pozycji. Jeszcze Geske oddaje rzut, który do kosza nie wpada. Jeszcze Milakowicz może spróbować za 2. I Niemcy z 2 zwycięstwami. Wygrywają.